Cześć, witam w kolejnym wydaniu Teletygodnika. Dziś przeglądnę numer 52. Czas teraz rzucić okiem na okładkę. Na okładce dziś nadchodzi nowy rok. Marcelina Zawadzka i Rafał Brzozowski zapraszają na wyjątkową noc sylwestrową w sercu Tatr. Poza tym trwa wielki plebiscyt Telekamery Teletygodnia 2020, 23. edycja Wybieramy telewizyjne gwiazdy roku. A także The Voice Kids, nowy sezon w TV, trenerzy rozpoczynają poszukiwania najzdolniejszych dzieciaków w Polsce. Tak wygląda dzisiejsza okładka, a teraz czas rzucić okiem, co w środku. Na początek strona trzecia i zapowiedź tego, co pojawi się wiosną, czyli America Express 2 i Daria Ładocha. Za dolara w dżungli 8 znanych ludzi wróciło z Ameryki Środkowej i Południowej. W wyprawie ekstremalnie trudnymi szlakami towarzyszyła im Daria Ładocha. W drugiej edycji America Express zobaczymy wraz z ich bliskimi Grażynę Wolszczak, Pawła DeLonga, Karolinę Pisarek, Małgorzatę Heretyk, Patrycję Markowską, Iwonę Benjamin, braci Grzegorza i Rafała Collins oraz Marcina Różalskiego. A telewizowie znają Darię z czwartkowej kuchni w Dzień Dobry TVN i cyklu Ugotuj Mamo. Dużo dłuższego czasu było słychać, że pojawi się nowa edycja America Express. Szukano oczywiście nowej prowadzącej, która zastąpi Agnieszkę Woźniak-Starak. Właśnie padło na Darię Ładochę. No i po raz kolejny program, który no zawsze wywołał jakieś kontrowersje, bo te konkurencje były różne. No i czy to rzeczywiście za tego dolara muszą przeżyć jeden dzień i te całe autostopy i te całe podwożenia, no nie wiem. Śmieszny ten program na początku był, a później jakoś się mi znudził. I mimo, że się przenieśli z Azji do Ameryki, no to wychodzi na jedno i to samo. No i poza tym chyba coraz mniej znanych osób chce brać w tym udział, bowiem połowy z tych osób, którzy mają wystąpić w drugiej edycji, nie kojarzę albo kojarzę tylko z imienia i nazwiska i właściwie nie wiem, z czego do końca są znani. A zmagania uczestników obejrzymy już wiosną na antenie TVN. Zbliża się koniec roku, no to czas oczywiście na sylwestrowe imprezy. No i jak to już bywa od wielu lat, trzy główne stacje telewizyjne proponują swoje wersje Sylwestra. No więc Sylwester Marzeń z Dwójką 2019 na początek. Muzyczne show w Zakopanem. Już po raz czwarty widzowie TVP2 pożegnają stary i przywitają nowy rok koncertem w zimowej stolicy Polski. Gotowi na szampańską zabawę? Koncert poprowadzą, jak już wiadomo, Marcelina Zawadzka i Rafał Brzozowski, który również ma zaśpiewać, a wystąpią m.in. Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Golec Orchestra, Marcin Miller, Bayerful, Chico and the Gypsies oraz zwyciężczynie Eurowizji Junior Vicky Gabor i Roxana Węgiel. No i start tego Sylwestra o 19.55 w TVP2. Drugi Sylwester w kolejności to Warszawa, stolica Sylwestra 2019. Barwne show w stolicy. Po raz kolejny stacja TVN zorganizuje koncert w Warszawie. Jak zapowiadają twórcy widowiska, szykuje się barwne, kolorowe show, na którym wystąpi plejada gwiazd z Edytą Górniak, Beatą Kozidrak i Sławkiem Uniatowskim na czele. Poza tym m.in. wystąpią zespół Kombi, Sylwia Grzeszczak oraz Patrycja Markowska. Start o 19.45 w TVN. No i na koniec Polsat i sylwestrowa moc przebojów, dyskoteka na stadionie. Na tę szczególną noc Stadion Śląski w Chorzowie zamieni się w taneczny parkiet. Artyści zaśpiewają na ogromnej scenie, która będzie miała 760 metrów kwadratowych powierzchni. Szykuje się jedna z najgorętszych imprez na zakończenie roku. Wystąpią m.in. Sławomir i Kajra, Maciej Maleńczuk, Michał Szpak, Cleo, także Lazy aka Mr. President. Start w Polsacie o 20.00.
Więc tradycji stało się zadość. Będą trzy Sylwestry na trzech głównych kanałach. No to już jest od lat właściwie tak samo, że Polsat TVN i Telewizja Polska Dwójka organizują Sylwestry. No właśnie, który wybrać? Bo zależy kto jaką muzykę lubi, bowiem to czasami bywało w różnych klimatach. TVP niekiedy poszła w disco polo, więc jak ktoś nie lubił disco polo, to przełączał na inny. Polsat idzie raczej w moc przeboju, wie raczej bardziej się będą liczyć przeboje niż kto je do końca wykonuje. No a w TVN-ie stolica Sylwestra raczej postawiono chyba na gwiazdę, chociaż wszędzie się pojawiają mniej lub bardziej znani wykonawcy. No i który z tych programów wybrać? No ludzie zazwyczaj skaczą po kanale, więc jeżeli nie ma jakiejś na przykład ciekawej piosenki na jednym kanale, można zawsze przełączyć na innym. Więc jak na TVP2 jest na przykład disco polo, którego ja na przykład nie lubię, to mogę sobie na przykład przełączyć na Polsat, a nuż będzie coś ciekawszego, chyba że i tam będzie również disco polo, no to zostanie jeszcze TVN. Więc jest szerokie pole do popisu, można skakać pomiędzy kanałami. Na chwilę z telewizji przenoszę się do kina, bowiem pierwszy dzień świąt miała premiera filmu Pan T. Znakomite zdjęcia i świetna gra aktorska to zalety tej tragikomicznej opowieści. Jej bohaterem jest przeżywający kryzys pisarz, a w tle Warszawa lat 50. W roli głównej można zobaczyć jako pana T Pawła Wilczaka, a także koledzy literaci, czyli Mariusz Bonaszewski, Przemysław Bluszcz i Katarzyna Warnkę, a także filak Sebastian Stankiewicz chciałby zostać poważanym dziennikarzem, tu na zdjęciu z Janem Nowickim, a także wśród znajomych pana T jest pewien znany aktor Bartłomiej Topa. Kolejny czarno-biały film. Jak to już bywa z tymi filmami, te czarno-białe filmy, które są realizowane teraz, one zawsze odnoszą sukces i wydaje mi się, że i z tym filmem będzie tak. Jasne, dla młodszych widzów to na pewno będzie duży przeskok, bowiem lata 50., Warszawa lat 50., gdy na przykład był budowany Pałac Kultury i Nauki i środowisko literackie. Z tego, co można przeczytać z opisów tego filmu, no to humor nawet taki jak u Barei. No i film czarno-biały zawsze jest taki jakby unikatowy i na pewno on bardziej będzie przenosił w te lata 50., gdy telewizja też jeszcze wtedy była czarno-biała, że to bardziej odzwierciedla te czasy. No i z tych wszystkich recenzji zapowiada się naprawdę ciekawy film. Premiera już jego nastąpiła, ale jednak premiera chyba nie do końca trafiona, bowiem pierwszy dzień świąt. Kto miał czas pójść do kina w pierwszy dzień świąt, to raczej wszyscy spędzali ten czas w domu z rodziną. No ale po świętach jest dużo wolnego czasu, można pójść do kina. Film na pewno zapowiada się obiecująco. Premiera odbyła się 25 grudnia, więc ten film już w kinach. Czas na piątek, 27 grudnia i Blondynka 8, Serce nie sługa, nowy sezon, ruszają premierowe odcinki, Sylwia będzie miała kłopoty sercowe, czy lekiem okaże się na nie przystojny weterynarz? Po przerwie na ekrany naszych TV wraca sympatyczna doktor Sylwia Kubus. Tym razem w tę postać wcieliła się Marta Żmuda Trzebiatowska. Miała ją grać od początku, więc jest to powrót do źródeł, mówi reżyser serialu Mirosław Gronkowski. Właśnie, to jest serial, który chyba nie ma szczęścia do głównej bohaterki, bowiem ciągle coś się tam działo i która to już jest ta blondynka z kolei, ale wydaje mi się, że chyba czwarta, bowiem była chyba na początku Julia Pietrucha, była chyba Natalia Rybicka, nie wiem czy to w kolejności, była Joanna Moro, jak dobrze kojarzę, więc czwarta blondynka, więc niby ta sama historia, ale zawsze opowiedziana trochę inaczej, bo więc skoro jest nowa aktorka wcielająca się w postać głównej bohaterki, no to jedynie ich łączy chyba kolor włosów, tylko że to jest nadal blondynka, ale historia jakby inna i przyznam się, że nie widziałem żadnego odcinka. Jak zobaczyłem, że jest kolejna zmiana w odtwórczyni głównej roli, no, więc postanowiłem skupić się na tym artykule i przeczytać w ogóle o co to chodzi. No, kolejne zamieszanie, więc 8 sezonów i 4 różne blondynki. A nowe odcinki tego serialu w piątki o 20:35 w TVP1. Czas na sobotę i na, nie wiem czy nowe, ale na pewno nie widziałem takiego reality show Rodzina 10+. Mają własny świat. Życie bez smartfonów, telewizji i rozrywek współczesnego świata. Poznajcie rodzinę, która nie korzysta z tych udogodnień. Jesteśmy szczęśliwi, zapewniają. Kim i Barry Plate, bohaterowie reality show Rodzina 10+, poznali się w 1997 roku.
to Bóg nas połączył, przyznają, doczekali się dziewięciorga dzieci. Najstarszy syn Ethan ma 21 lat, a najmłodsza latoroś, córeczka Mercy, ma 6 lat. Jednak to nieliczebność klanu z amerykańskiego stanu Georgia jest najistotniejsza. Tu ważne są zasady, według których żyją. Więc tak, dzieci nie chodziły nigdy do publicznej szkoły, no i właśnie nie używają różnych udogodnień. No jednak udało im się wychować dzieci i wyszły te dzieci na ludzi, bo że tak by trzeba było powiedzieć. Czytam oczywiście z opisu, żadnego odcinka tego reality show jeszcze nie widziałem, choć pewnie zaglądnę i sprawdzę, o co to właściwie dokładnie chodzi. No TLC słynie z tych różnych dziwnych reality show, bowiem to tam będzie emitowane, że trochę mnie ten program nie dziwi, ale na pewno takie inne reality show i takie będzie naprawdę reality show, że nie wszystko wyreżyserowane, tylko tak rzeczywiście jest w tej rodzinie. No więc właśnie, można w XXI wieku w czasach komputerów, laptopów, smartfonów i nie wiem czego tam jeszcze, można bez nich żyć, można żyć bez gier komputerowych, no i być szczęśliwym. Tak przynajmniej zapewnia ta rodzina. A nowe odcinki tego reality show w soboty o 12 w TLC. I jeszcze na koniec temat z okładki The Voice Kids, przesłuchania w ciemno. Ruszamy! Wyjątkowo w środę, pierwszego dnia nowego roku, startuje trzecia seria show, które szybko podbiło polską widownię. Na razie przesłuchania w ciemno, ale od początku nie będzie brakowało emocji, a kolejne odcinki od 4 stycznia już w soboty o 25. No i w tej edycji jurorami są, tak jak w poprzedniej, Baron, Cleo, Dawid Kwiatkowski i Thompson. No więc zapowiada się kolejny program, który nie jest emitowany w standardowej ramówce, czyli od marca, tylko od stycznia, więc w takiej pomiędzy sezonami. Ale takie rozwiązanie właśnie zostało zastosowane w TVP w tym roku, więc najpierw Voice Senior, teraz The Voice Kids. Więc po seniorach dzieci. Po pierwszych dwóch sezonach to naprawdę fajny program, tak się wydaje, ale to w wielu krajach tak jest, że ten program naprawdę odkrywa wielkie talenty. W Polsce, no nie wiem czy tak do końca było, ale było trochę uzdolnionych dzieci, które no właśnie, tak jak na przykład Roxana Węgiel, później wygrywały w Eurowizji. Tak więc pierwszy odcinek w nowy rok w środę o 25, a później kolejne odcinki w soboty o 25 w TVP2. Na koniec ostatni rzut oka na okładkę. Tak więc przed nami pojedynek Sylwestrów i to chyba będzie najciekawsze, co się zdarzy w tym tygodniu, bowiem tak to nadal same powtórki. Jedynymi nowościami są serial Blondynka, którego i tak nie mam zamiaru oglądać, no i oczywiście The Voice Kids, który na pewno sobie obejrzę i zobaczę, jak będą wyglądać te przesłuchania w ciemno, bowiem bywają zaskakujące. Poza tym to trzeba szukać na kanałach tematycznych jakichś ciekawych filmów, może takie akurat będą wyemitowane, no i właśnie, i zdecydować się, który Sylwester obejrzeć, ale prawdopodobnie większość z nas będzie skakać po kanałach. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Z okazji zbliżającego się 2020 roku życzę Wam wszelkiej pomyślności, a kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia!